Witamy w programie Narodowe Digitalia. Witamy w programie Narodowe Digitalia. Oto instruktaż obsługi silnika graficznego Mozilla Hubs w programie Narodowe Digitalia. Dzięki temu silnikowi możemy oglądać w pełni trójwymiarowe przestrzenie. Tutaj na przykładzie lobby opery w miejscowości Jesi niedaleko Ancony we Włoszech. Tutaj mamy różnego typu możliwości oglądania treści, osadzania różnego typu PDF-ów, manuskryptów. Obok mamy ikonkę, która pozwala nam na przekierowanie do innego poziomu. Jest to silnik, w którym możemy jednocześnie oglądać rzeczy trójwymiarowe, jak i płaskie elementy, jak zeskanowane przed chwilą manuskrypty, oglądać filmy, stopować, przewijać. Jest to uniwersalny silnik, który pozwala także na transmitowanie różnego typu treści. Mamy możliwości odtwarzania także dźwięku z tych produkcji, oglądania trójwymiarowych rzeźb, obiektów, które są ładowane na bieżąco podczas już ładowania się samego poziomu. Dostępne są także animacje i różnego typu inne funkcje, takie jak na przykład udostępnienie kamery w celu prelekcji, na przykład i pokazywania informacji. Teraz właśnie macham do Państwa i chciałem pokazać, jak możliwe jest, jak bardzo proste jest możliwe połączenie się i pokazywanie informacji bezpośrednio. Trzeba traktować te przestrzenie głównie jak swoistego rodzaju miejsce do prelekcji albo sale lekcyjne, gdzie w otoczeniu dzieł sztuki albo różnego typu informacji jesteśmy w stanie pokazywać treści dotyczące danego miejsca albo danej tematyki. Tak jak na przykład możemy udostępnić tutaj pulpit albo informacje z własnego komputera i reszta osób jest w stanie to w czasie rzeczywistym oglądać. Wystarczy do tego tak naprawdę tylko i wyłącznie adres, który jest na górnym pasku. Wystarczy go przykleić i do 50 osób teraz może oglądać te rzeczy. Tutaj po prawej stronie mamy możliwości też pokazywania skoroszytu zarówno osób, które są aktualnie zalogowane, wybierania sobie powłoki, czyli jak wyglądamy tak naprawdę w tym środowisku, jak i przed chwilą było pokazane także wybieranie obiektów, które są osadzone aktualnie, gdyż bardzo ważną funkcją jest także możliwość tworzenia awatarów oraz dynamicznego osadzania elementów wewnątrz tego środowiska. Czyli na przykład mamy możliwość pokazania tak naprawdę pewnych właściwości pokoju i dodawania na przykład obiektów z serwisu SketchUp, czyli z takiej swoistego rodzaju bazy, którą mamy dostępną. Tutaj są także możliwości wyciszania poszczególnych osób, dodawania elementów rysowania, przekierowywania do innych poziomów. I tutaj mamy panel, w którym mamy możliwość osadzania zarówno linków do różnego typu stron, ładowania dynamicznie obiektów z baz danych, albo po prostu przerzucania ich bezpośrednio z własnego pulpitu. Informacji też takich jak pliki tekstowe, jak pliki JPG, GIFy, czy krótkie filmy, pliki filmowe. Możemy także umieszczać pliki z zewnętrznych serwerów. Tutaj na przykład umieściliśmy z baz danych w czasie rzeczywistym trójwymiarowy obiekt, który też pochodzi z bazy danych o właściwościach otwartych TC0. No i tak naprawdę w momencie, kiedy użyjemy opcji pin, czyli przypnij, jesteśmy w stanie tak naprawdę pokazywać ten obiekt i kolejne osoby, które będą się logować, będą go widzieć i w tym momencie można w ten sposób robić prelekcje i pokazywać trójwymiarowe obiekty, obchodzić je i jednocześnie na przykład po pokazie na przykład można tak jak tutaj na przykład je usunąć, tak żeby na przykład nie wprowadzały takiej kakofonii zewnętrznej.